Remont trwa w najlepsze i jeszcze tego nie widać, ale już niebawem według dyrekcji w ciągu niecałego miesiąca oddział dziecięcy szpitala powiatowego w Mrągowie zapełni się kolorami i mali pacjenci będą leczeni w komfortowych warunkach. Koszt przedsięwzięcia to ponad 150 tysięcy złotych. Ale jak mówią władze powiatu i lekarze, na dzieciach nie wolno oszczędzać. Za pieniądze z budżetu powiatu nie tylko oddział zostanie wyremontowany, ale także przystosowany do niesienia pomocy dla maluchów na najwyższym europejskim poziomie. Będzie trochę nowego sprzętu. Przede wszystkim będzie aparatura medyczna potrzebna dla tych najciężej chorych dzieciaków. Będzie kardiomonitor, będą takie urządzenia jak pompy infuzyjne czy ssaki elektryczne, które są potrzebne do opieki nad tymi najciężej chorymi dzieciakami. No i będzie też odnowione wyposażenie. Warto podkreślić, że Mrągowski Szpital ma sporo przyjaciół. Właśnie dzięki ich pomocy placówka zmieni szary oddział dziecięcy w kolorowy i przyjazny dla małego pacjenta. Otrzymujemy coś albo w darze, tak jak pościel na przykład piękną, kolorową, tak jak kołderki otrzymaliśmy od tutejszych firm mrągowskich, jak zabawki ktoś przynosi. No jeszcze nie skończyliśmy akcji takiej ofiarności publicznej, bo rozesłaliśmy trochę próśb do okolicznych naszych mrągowskich przedsiębiorców, do rozmaitych ludzi, którym los dzieciaków nie jest obojętny. No czekamy, że może nam parę groszy skapnie albo jakieś dary w materialnej postaci. Na przykład chcemy bardzo mieć stanowisko internetowe dla dzieci starszych, żeby mogły się zająć w czasie tego pobytu. No może jakaś bogatsza firma by nam tam jakiegoś komputera małego postawiła, tak czekamy w ogóle bardzo na to. Na oddziale zmieni się układ sal na bardziej wygodny dla personelu i pacjentów oraz rodziców przebywających ze swoimi pociechami. Nowoczesny sprzęt pozwoli na najlepsze leczenie, a kolorowe ściany i zabawki pozwolą maluchom zapomnieć, w jakim miejscu się znajdują. Jeszcze ostatnie maźnięcia pędzlem i obiekt zostanie oddany do użytku. Pozostaje tylko czekać na przecięcie wstęgi.